Nagrodzonym husarzami należą się gratulacje. Od wojskowych uroczystości rozpoczynamy 21 odcinek magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Filharmonia Warmińsko-Mazurska przez jeden wieczór była we władaniu żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia króla Kazimierza Jagiellończyka w Olsztynie. Wojskowych i ich gości przyciągnęła Gala Husarz 2023 i 104. rocznica powstania popularnej na Warmii i Mazurach 16. Dywizji Zmechanizowanej. To jest chyba największe wyróżnienie, jeżeli chodzi o moją pracę w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to chyba szczyt marzeń każdego żołnierza i każdego przyjaciela 16. Dywizji Zmechanizowanej być uhonorowanym statuetką husarza. Przecież nikt nie chce konfliktu, chcemy, żeby po prostu żołnierze pełnili misje pokojowe i byli w zabezpieczaniu takiej codzienności też funkcji społeczno-gospodarczych. Natomiast wszelkiego rodzaju silne ugrupowania, takie jak 16. Dywizja, świadczy o tym, że jesteśmy przygotowani na każde niebezpieczeństwo. Zaglądamy na Facebooka. 343 strażaków zginęło w akcji ratunkowej po atakach na wieżowce World Trade Center. W 22. rocznicę tragicznych wydarzeń 11 września oddaliśmy hołd wszystkim poległym podczas działań. To również hołd złożony druhowi Markowi Bartwickiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej Rumian, który przed tygodniem zginął na akcji. Cześć Waszej pamięci. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku może pochwalić się nowymi eksponatami. Prace poszukiwawcze trwają. Już wiemy, że pole czekają następne badania. 9. sezon archeologicznych odkryć jeszcze w tym roku dla pracujących na polach archeologów. Odkrycie nawet najmniejszej pamiątki z okresu bitwy to nie lada gratka. Badanie odkrytych przedmiotów, ich inwentaryzacja to także spora frajda. Ale zajmująca sporo czasu, ale co tam czas dla archeologa. To jest tak niezwykła frajda, kiedy sygnał z wykrywacza zaczyna piszczeć. Wykrywacz, znaczy pasjonat saperką, odkopuje coś, co najpierw wygląda jak gruda ziemi, a po oczyszczeniu okazuje się chociażby średniowiecznym puginałem, który służył rycerzowi podczas bitwy. Ja bardzo dziękuję za tą pasję, bardzo dziękuję za to, że na tych polach jest kilkudziesięciu rokrocznie pasjonatów, archeologów. Oni też potwierdzają historię, bo jeszcze tak do końca wszystko nie jest rozeznane. Te ruchy wojsk, te stacjonowanie, te też przemarsze są dalej do potwierdzenia. Rok 2023 pod patronatem Mikołaja Kopernika. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę jednogłośnie. Datę powiązano z rocznicą 550 urodzin i 480 rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Stąd szereg wydarzeń związanych ze słynnym astronomem. Międzynarodowy konkurs o Mikołaju Koperniku i jego odkryciach spotkał się z dużym odzewem wśród młodego pokolenia z całego świata. To rozsławia region i zwiększa wartość wygranej. Młodociana konkurencja wykazała się. Pomysł konkursu o wymiarze takim międzynarodowym podnosi rangę, ale też bardzo mocno promuje Warmię i Mazury w osobie właśnie geniusza uznanego przez cały świat Mikołaja Kopernika. Raz jeszcze profil Facebooka Marszałka. Za sprawą Justyny i Barbary, dziewczętom z Warmii, którym w 1877 roku objawiała się Matka Boża, co roku spotykamy się w Getrzwałdzie. I w tym roku razem z tysiącami wiernych uczciliśmy 146. rocznicę objawień oraz święto plonów. Z tej okazji kolejny raz dziękujemy rolnikom za ich pracę. Dzięki temu Warmia i Mazury słyną z produkcji dobrej, zdrowej żywności. Okres dożynkowy trwa w najlepsze. Schemat święta plonów przebiega zgodnie z przyjętą tradycją. Dożynki powiatu ostruckiego rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie zebrani przemaszerowali na plac przed starostwem. Kiedy już wszyscy dotarli na miejsce, nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek. To szczególny czas dla rolników, ale szczególny czas również dla samorządowców.
bo każdy z nas jest gospodarzem pewnego samorządu, więc bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować i uhonorować tych rolników, którzy tutaj i wystawiają się i pracują cały rok. To nasza rola, żeby pokazać to rolnictwo nowoczesne, bardzo dobrze funkcjonujące na terenie powiatu, ale też pokazać miastu, że to rolnictwo w naszym powiecie bardzo dobrze się rozwija. Wspieranie jest tutaj oczywiste, bo i środki z różnych programów z Unii Europejskiej, działania samorządów, poprawa infrastruktury czy w ogóle otoczenia życia, to też ułatwia proces produkcji, funkcjonowania mieszkańców na wsi. W regionie 1 400 000 mieszkańców, ponad 600 000 mieszkańców to mieszkańcy wsi, także trzeba te środki dystrybuować właśnie w środowisko, żeby zrównoważony rozwój następował całego regionu. I święto plonów, na które czeka cały region. 17 września o godzinie 11:30 w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku odbędą się warmińsko-mazurskie dożynki wojewódzkie. Warto na nich być. Mnóstwo wystawców, jeszcze więcej rozmaitych regionalnych produktów, a także rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy, na najładniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich i innowacyjny wieniec dożynkowy. A na koniec koncert Michała Wiśniewskiego. Zapraszamy w imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.